Virtual Regata Inshore, tak się nazywa gra. Mamy trzy opcje, tworzenie nowego konta, logowanie do swojego i gra jako gość. Zaczynamy od utworzenia konta. Wpisujecie adres e-mail, hasło standardowo, wybieracie płeć, kraj, tworzycie swoje konto. Szukamy kodu aktywacyjnego, wklejamy, konto zostało założone. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, żeby się ścigać. Mamy różne warianty wyścigów. Jednym z tych wariantów jest tak zwany medal race. Są to mini regaty złożone z sześciu wyścigów. Kolejną opcją w grze jest tak zwany relax, to jest taki mini hazard. Możemy inwestując czerwone kredyty zdobyć większą ilość tych kredytów. Kolejne formy rozgrywki znajdziemy po lewej stronie. Jest to tak zwany niestandardowy wyścig. Możemy albo dołączyć do wyścigu założonego przez naszego znajomego. Klikamy tutaj w dużą zieloną kłódkę i wpisujemy kod do danego wyścigu. Bądź możemy taki wyścig utworzyć samemu. Mamy tutaj do wyboru różne klasy regatowe, albo wyścig średni, bądź wyścig długi, akweny regatowe oraz maksymalna liczba ludzi od 2 do 20. Możemy ustawić kod do wyścigu, bądź nie musimy. Jeżeli go ustawimy, wyścig będzie chroniony kodem, tylko ci, których chcemy, możemy zaprosić do takiego wyścigu. Ustawienie takiego wyścigu kosztuje czerwone kredyty, chyba że wykupimy konto premium. Konto VIP tak zwane. Jeżeli mamy konto VIP, to możemy bez dodatkowych opłat w ramach takiego konta tworzyć te wyścigi. W grze możemy jeszcze skorzystać ze szkoły żeglarstwa. Zaletą ukończenia tej szkoły jest dostęp do skrzynki, z której dostaniemy naklejki bądź tokeny. Dalej hangar. W hangarze możemy zobaczyć, do jakich łódek mamy dostęp oraz pobawić się efektami wizualnymi naszych łodzi. Społeczność, możemy zaprosić znajomych do swojego konta i sprawdzać, jak im idzie w grze. Oraz możemy rozmawiać ze swoimi znajomymi, jeżeli mamy takich dodanych. W prawym górnym rogu mamy wirtualne waluty. Niebieskie naklejki służą do wizualnych zmian naszych łódek. Możemy sobie taką naklejkę, taką wizualną zmianę wykupić za naklejkę. Zielone tokeny służą do wykupywania ułatwień do wyścigów. Mamy 5 rodzajów ułatwień. Czas na linii startu, wizualny leyline, optymalny kurs wyścigu, zasłonięcie wiatru, czyli stożki oraz wizualizacja wiatrów. Jedno ułatwienie kosztuje 1 token. Wykupienie wszystkich ułatwień do wyścigu kosztuje 3 tokeny, jeżeli mamy wersję pro oraz 4 tokeny, jeżeli mamy wersję darmową. Czerwone kredyty możemy kupić za własne pieniądze. Możemy je wymienić na naklejki oraz zielone tokeny. Omówimy sobie teraz sterowanie oraz ułatwienia, które możemy sobie wykupić w wyścigu. Za każdym razem, gdy danego dnia pierwszy raz wchodzimy do gry, to mamy wszystkie ułatwienia, dostajemy gratisowo. Wyścig. Od momentu, aż administrator rozpocznie wyścig, mamy 15 minut 15 do startu. Sterowanie. Sterujemy strzałeczkami. Strzałeczka w prawo oraz w lewo, jest to odpadanie oraz ostrzenie. Literka T jest to wykonanie sztagu. Spacja jest to łopot żagla i czasami mamy dostęp jeszcze do dodatkowego żagla, tak zwanego genakera. Wtedy do tego służy tap. Pierwsze ułatwienie to jest odległość od linii startu. Tutaj widzimy czerwoną kreskę oraz zapisek 10,9 sekund. W tym momencie, jeżeli byśmy napełnili żagiel wiatrem, to w 10 sekund byśmy dopłynęli do linii startu. Kolejne ułatwienie jest tak zwana leyline, czyli kreska na akwenie regatowym, która nam pokazuje, w którym momencie dochodzimy do granicy obszaru naszej trasy. Leyline oczywiście zmienia swoje położenie w stosunku do zmian wiatru. Jeżeli przychodzi zmiana odpadająca bądź ostrząca, to oczywiście leyline się zmienia. Stożek. Jest to ta jasna poświata, która wychodzi z podłódki. Ułatwienie pozwala nam określić, czy jesteśmy w strefie wiatru zakłóconego, czy też jedziemy w czystym wietrze. Kolejne ułatwienie jest to tak zwane bez VMG. Możemy ustawić kurs swojego jachtu za pomocą strzałeczek, bądź wcisnąć bez VMG i wtedy system samemu decyduje i wybiera najlepsze możliwe ustawienie dla naszej łódki, czyli
maksymalna prędkość przy maksymalnej ostrości. Kolejnym ułatwieniem jest wizualizacja zmian wiatru. To zauważymy w lewym rogu na takiej mini mapce. W tym momencie z lewej strony trasy jest lekka zmiana z lewej strony, z prawej strony trasy jest wiatr dobrze ustawiony w stosunku do osi trasy i ułatwia nam to w ustaleniu taktyki na wyścig. Teraz przepisy regatowe oraz kary. Jeżeli zbliżamy się do jakiejś łódki, możemy zaobserwować cyferkę przy tej łódce. W tym momencie łódka za nami ma cyferkę numer 12. Jest to swobodny z tyłu, swobodny z przodu. Zaraz jak się do niej zbliżymy, pojawi się cyferka numer 11. To będzie łódka zawieczna. W tym momencie mieliśmy kolizję z łódką zawieczną. Tak ocenił system, że łódka zielona była łódką zawieczną. Dostaliśmy karę. Nie musimy wykonywać obrotu o 360 stopni. Wystarczy, że odczekamy karę czasową, która spowalnia naszą łódkę. Omijanie znaków. Jak to w żeglarstwie klasycznym, omijając znak, nie możemy go dotknąć. Musimy w taki sposób go ominąć, żeby nie mieć styczności ze znakiem. Jeżeli zetkniemy się ze znakiem, to oczywiście dostaniemy karę czasowe spowolnienie naszej łodzi. Po zakończeniu każdego wyścigu wyskakuje nam podsumowanie, suma zdobytych punktów, punkty, które dochodzą do rankingu, zdobyte doświadczenie w grze oraz po każdym wyścigu mamy dostęp do beczki. Z beczki wylatują zielone tokeny oraz niebieskie naklejki. Po wyścigu mamy również dostęp do statystyk tego wyścigu. Możemy zobaczyć miejsca zajęte przez nas oraz naszych przeciwników, ogólne statystyki, własne statystyki danego wyścigu oraz taka ewolucja pozycji. Możemy sprawdzić, jak zaczęliśmy, jak skończyliśmy wyścig, gdzie popełniliśmy błąd albo gdzie zyskaliśmy. W zależności od miejsca zajętego wyścigu możemy dostać lepszą oraz gorszą beczkę, czyli z lepszą oraz gorszą zawartością. To jest nagroda z naszej beczki za wygrany wyścig. Dziękuję, to by było na tyle. Zapraszam do gry.